Hala Sportowa Częstochowa w miniony weekend była gospodarzem 40. Mistrzostw Polski w badmintonie. To kolejna duża impreza w tej dyscyplinie w naszym mieście. Organizatorem, tym razem grającym, tradycyjnie był Maciej Gociepa. Czy był zadowolony? Bardzo. Warunki, które tutaj są idealne do tego, żeby rozgrywać turnieje badmintonowe. Za co bardzo dziękuję włodarzom hali, że udostępnili mi tą halę pod te mistrzostwa. Poziom zawodów jest bardzo wysoki. Zawodnicy rywalizują o kwalifikacje do Mistrzostw Świata, więc naprawdę jest wiele, wiele zaciętych meczy. Zawodnicy z całej Polski byli pod wrażeniem częstochowskiego obiektu. Uważam, że rewelka. Naprawdę. Hala jest piękna. Ja tutaj, że jestem piotrkowianką, mam niedaleko do Was, często przyjeżdżam na mecze piłki siatkowej, więc ta sala dla mnie jest już znanym obiektem. Natomiast po raz pierwszy gram tutaj jako zawodnik i przygotowany do badmintona ją po raz pierwszy widzę. Mogę powiedzieć, że gra się całkiem przyzwoicie, ponieważ hala jest duża, ma dużą kubaturę. Trzeba się do niej przyzwyczaić, ponieważ z reguły trenujemy na mniejszych obiektach. 4 korty, 5 kortów. Tutaj 8 robi wrażenie. Mistrzostwa były podzielone na wiele kategorii wiekowych. Najmłodsi mieli 30 lat, najstarsi ponad 80. No, ja rozpoczynałem już ponad pół wieku temu. Była to kometka. Myśli pan, że jest jakaś taka granica wieku, kiedy już będzie trzeba przestać, czy tutaj nie ma kompletnie żadnych granic? Ja chciałbym jak najdłużej grać, ale niestety już mając grubo ponad 80 lat, to sztuką jest utrzymać zdrowie, jeśli chodzi szczególnie o kolana, jak również no, niektóre partie mięśni ramienia, szczególnie przy atakowych uderzeniach. Atmosfera na trybunach, jak i na kortach, była bardzo rodzinna. Ja gram, syn kibicuje, mój tata też gra, więc to są Mistrzostwa Polski Seniorów, więc bardzo jest odczuwalna i zaznaczana różnica wieków i te pokolenia właśnie tutaj się zacierają, więc atmosfera na zawodach, mimo tego, że tak jak wspomniałem, wszyscy tutaj rywalizują o kwalifikacje do Mistrzostw Świata Seniorów, które będą odbywały się w sierpniu w Katowicach, to mimo wszystko wszyscy tutaj traktują się bardzo przyjacielsko i ta atmosfera jest bardzo taka rodzinna na trybunach. Częstochowa po raz kolejny udowodniła, że jej pozycja na badmintonowej mapie Polski jest coraz mocniejsza.